Widać wszystko dobrze? W dzisiejszym filmie pokażę, jak przygotowuję sobie kosę do sezonu. A właściwie w przeciągu trwania zielonki, sezonu zielonki, poprawiam sobie jej jakość. W jaki sposób ja to robię? Zacznijmy może od tego, że aby polepszyć jakość kosy, powinno się ją wyklepać. Dawniej się tak robiło, prawdziwy kosiarz i dzisiaj by tak zrobił, wyklepałby po prostu kosę. Klepanie kosy polega na tym, że bierzemy młoteczek, nie wiem czy akurat taki, czy nie taki, fachowcy się lepiej na pewno na tym znają. Ja robiłem to może z dwa razy w życiu. Bierzemy młoteczek i rozklepujemy dosłownie 3 mm tego ostrza, posuwając się w tamtą stronę, czyli powiedzmy mamy ostrze, to powiedzmy tam te 3 mm tego ostrza rozklepujemy. Taką odległość, może troszeczkę więcej i tylko taką. Klepiemy po samiutkim rancie i troszeczkę, powiedzmy tam, tak jak powiedziałem, 3-4 mm maksymalnie, nie dalej. Jeśli klepiemy dalej, to tak dziadek mówił, wyklepiemy diabła. O, można diabła wyklepać z kosy. No i kładziemy to na kowadle, czy tam, ja to akurat robiłem na łusce od czołgu. Jak byłem mały, uczył mnie tego wujek. Pamiętam, robiliśmy to i robiłem to może jeszcze potem z raz w życiu. Kładziemy na czymś ciężkim, twardym, metalowym, najlepiej na kowadle, tak żeby na płasko leżało, oparcie miało. No i po prostu sobie siedzimy i rozklepujemy sobie tą końcóweczkę tego ostrza i tak sobie klepiemy, klepiemy, siedzimy i siedzimy i siedzimy. I siedzimy, i klepiemy, i klepiemy, i klepiemy. No trwa to bardzo długo, aż nie wyklepiemy. No. Wszystko zależy od tego, jaki tam sprzęt mamy, jaki ten młotek jest i tak dalej, jaki ten, jako ta podstawa, myślę. Nie znam się na tym za bardzo. Myślę, że fachowcy więcej by mieli na ten temat do powiedzenia. W każdym razie, no musimy zauważyć ewidentnie efekt poszerzenia tego ostrza. Czyli po prostu będzie troszeczkę szersze w momencie, gdy w tym miejscu, gdzie wyklepiemy, ta kosa, to kosisko będzie szersze. Tutaj będzie szerzej, tak o, powiedzmy, w porównaniu do miejsca, w którym nie klepaliśmy. Na tym, po tym poznamy, że coś tam udało nam się tego kosiska wyklepać. Chodzi o to, żeby stało się po prostu cieńsze tutaj i żeby było dzięki temu ostrzejsze. Siedzimy i po tej końcówce ostrza cały czas pukamy. Mi się nie chce tego robić. Robię to metodą dużo szybszą. Zakładam sobie po prostu taką. To jest akurat 240, czyli taka bardzo drobniutka tarczka. Zakładam to do wiertarki, która ma regulację obrotów, żeby można było sobie tam wyregulować i żeby to nam się za szybko nie kręciło, żeby nie przypalić ostrza, żeby go nie przegrzać. Ustawiam i po prostu zjeżdżam tutaj nawet więcej, tam ze 2 cm spokojnie, nie zastanawiam się, nie szczypię się jakoś z tym. Szlifuję po prostu kosisko. Gdyby to pewnie zauważył jakiś tam fachowy kosiarz, to by mnie przegonił na 7 wiatrów albo więcej, bo na pewno tak się nie powinno robić, ale ja to robię dosłownie w parę minut. Nie zajmuje mi to czasu, a efekt naprawdę jest zaskakujący. Zaznaczam, że jest to metoda dla tych, którzy czują się pewnie ze sprzętami różnego rodzaju, gdyż no, jadąc tutaj po tym ostrzu, no może nam gdzieś kurczę to porwać i no, o kontuzję nie łatwo, nie trudno, ponieważ jest to bardzo ostre, w końcu to jest kosa,
Więc metoda raczej dla tych, którzy dobrze się czują, pewnie się czują z narzędziami, nie boją się takich prac i zaznaczam, że jest to metoda, którą ja wykonuję, a nie tak jak powinno się to robić. O, żeby nie było, że ktoś tam coś próbował naśladować i coś se zrobił. Robota zrobiona, w zupełności wystarczy. Teraz dobrze by było sobie osełeczką ją jeszcze przelecieć. Efekt mamy taki, że mamy na całej długości bardzo ostrą kosę, bardzo jest ostra. Pytaliście właśnie, co ja robię, że mam tak ostrą kosę, to właśnie zobaczyliście. Idziemy sobie spróbować pokosić, tylko że pryskam się na komary, bo gryzą. Piękny zachód słońca, akurat taka dobra pora do skoszenia tutaj
takiego kawałka. Nie wiem, czy tam dam radę dzisiaj całe to skosić. Ile to ma metrów? No ja wiem, z 20 może mieć. Gdybym powiedział, że się nie zmęczyłem, to bym skłamał. Troszeczkę się przypociłem, powiem szczerze. Co prawda dzisiaj gorąco strasznie było i jeszcze jest ciepło, ale udało się. Mamy tu dwa pokosy. Nie jestem do końca zadowolony z efektu koszenia. Kosa jest ostra, aczkolwiek jest tu bardzo dużo tej trawy takiej. No i ona nie była duża. Może 10-15 cm. Przez to no troszkę przeszło jej przez kosę, aczkolwiek nie ma tragedii, nie? No, stało się tak, że tej trawy jest dużo, ponieważ w tamtym roku trafiłem na suszę, skosiłem i w związku z tym, że tej trawy trochę było w ziemi, tej właśnie takiej krótkiej, było jej w ziemi, wybierałem kępy po oraniu i tak dalej, ale nie wybrałem do końca i w związku z tym, że ta trawa tam była, ona była szybsza, ona była ukorzeniona, a koniczyna dopiero odrastała i wyprzedziła ją z powodu właśnie między innymi tej suszy. Wyprzedziła koniczynę, która potrzebuje trochę więcej wody, rozpędów potrzebowała, stąd tej koniczyny, a właściwie lucerny, bo to jest lucerna, nie ma aż tak dużo w tej trawie. No ale coś tam jest. Siano z tego zrobię. Teraz to trochę rozwalę, żeby wyschło fajnie. I będzie sianko, drugi pokos w tym roku. No.